24 lipca wspominamy błogosławioną Joannę z Orvieto, dziewicę. Joanna urodziła się około 1264 roku w górskiej wiosce włoskiej, nieopodal malowniczego, leżącego na górze Orvieto. Osierocona w wieku lat 5, zaufała szczególnie aniołowi stróżowi. Od dziecka żyła z pracy własnych rąk, wcześniej odrzuciła propozycję za mąż pójścia i udała się do Orvieto, gdzie jako młodziutka szwaczka wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Dominika. Dwukrotnie uniknęła zasadzek na niewinność. Wkrótce stała się popularną doradczynią i ofiarną służebnicą w licznych potrzebach ubogich mieszkańców miasteczka. Zwano ją zdrobniale siostra Wanna. Wydawało się, że nie ma nic innego do roboty, jak tylko spełniać ludzkie życzenia. Była wzorem pociągających cnót. Za krzywdy opłacała dobrem, a znosząc cierpliwie opuszczenie we własnych chorobach, zasłużyła sobie na dar czynienia cudów. Jej modlitwa była tak gorąca, że nawet w zimie podczas niej jej ciało było zlane potem. Cierpienia Chrystusowe przeżywała tak intensywnie, że słychać było, jak gdyby jej się rwały i łamały kości. Zmarła 23 lipca 1306 roku. Jej ciało po śmierci zaczęło wydawać przedziwną woń kwiatów i pozostało nieskażone. Papież Benedykt XIV zatwierdził jej kult 11 września 1754 roku. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy, obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Joanny Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.